Cześć, chciałbym przedstawić Wam przynętę, nowość na 2018 rok. Przynęta ta zdobyła już bardzo duży sukces na targach EFTEX, zdobyła dwie nagrody, jak i jedną nagrodę na targach w Ameryce, na targach ICAST. Przynętą, o której mówię, jest Savage Gear 3D Bat. Przynęta ma bardzo ciekawą historię, a wszystko zaczęło się od zdjęcia zjedzonego nietoperza. Savage Gear posiada w swojej ofercie bardzo realistyczne przynęty powierzchniowe, takie jak 3D Suicide Duck i 3D Rat. Tym razem postanowiliśmy zrobić coś bardziej oryginalnego. Realizm 3D Bat polega nie tylko na jego wyglądzie, ale przede wszystkim na jego pracy. Praca przynęty imituje nietoperza, który wpadł do wody i panicznie próbuje dotrzeć do brzegu. Wabik został wykonany z bardzo mocnego tworzywa ABS, dodatkowo wyposażony w parę skrzydeł ze stali nierdzewnej, uzbrojony w dwie bardzo ostre kotwiczki, z czego tylna kotwiczka pokryta jest miękkim chwostem. Wewnątrz korpusu posiada grzechotkę, która pełni funkcję wyważenia przynęty, dzięki czemu ta zawsze wpada do wody na brzuchu. Specyficzny kształt przynęty nie wpływa na jej lotność. Skrzydełka podczas rzutu chowają się, nie tworząc dodatkowych oporów. 3D Bat występuje w trzech rozmiarach i czterech kolorach. Trzy debat to strzał w dziesiątkę.